Uwielbiała fast foody, papierosy i Andrzeja Gołotę. Taką Wisławę Szymborską znało niewielu. Tak naprawdę nazywała się Maria Wisława, ale w dorosłym życiu postanowiła nie używać swojego pierwszego imienia. Choć rozpoczęła studia na polonistyce, a potem na socjologii, nigdy ich nie ukończyła. Powodem była trudna sytuacja materialna. Zajęła się więc tym, co kochała najbardziej i w sumie napisała około 350 wierszy. Gdy w 1996 roku otrzymała Nagrodę Nobla i cała Polska gratulowała jej sukcesu, ona sama nazywała to wydarzenie tragedią sztokholmską. Ogromne zainteresowanie jej osobą przerastało ją i szokowało. Miała zamknąć się w sobie i przez 2 lata nie napisać żadnego wiersza. W tych, które jednak opublikowała, od razu dało wyczuć się jej niepodrabialny styl. Poezję Wisławy Szymborskiej przetłumaczono na niemal 50 języków. Wiele sławnych osób chciało skorzystać z talentu noblistki. Jak wspominał jej osobisty sekretarz Michał Rusinek, kiedyś otrzymał prośbę, by napisała tekst dla Edyty Górniak. Pani Wisława nie chciała jednak nigdy tworzyć na zamówienie. Sama miała jednak ulubione sławne osoby. Jedną z nich był Andrzej Gołota. Dla jego walk zarywała noce i oglądała sportowe zmagania. Zaczęła też śledzić taniec z gwiazdami, gdy bokser znalazł się w show. Jej ulubioną przekąską były fast foody. Gdy zapraszała do siebie na kolację gości, nawet tych z zagranicy, zdarzało się jej zamawiać pizzę. Równie często jadła zupki w proszku i hot wingsy. Te popularne skrzydełka zawsze miała w swoim zamrażalniku. Była nałogową palaczką. Nawet po odebraniu Nobla podczas uroczystego przyjęcia zapaliła papierosa w obecności króla Szwecji. Nie zrezygnowała też z nałogu, gdy lekarze wykryli u niej raka płuc. To właśnie przez niego zmarła zimą 2012 roku.